Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Tarnowie w osobach Ludwika Gawron, Irena Pękala, Stanisław Wiatr wraz z radnym Rady Miejskiej Zbigniewem Tumiłowiczem zwrócili się z prośbą o objęcie patronatem mojej uczelni nowo tworzonego w Tarnowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaprezentowany przez Zbigniewa Tumiłowicza program okazał się bardzo interesujący i ciekawy dla pokolenia 60+, bowiem zawierał ofertę zwalczania osamotnienia, nadzieje na zagospodarowanie czasu, rozwoju intelektualnego, dyskusje na różne ciekawe tematy. W założeniach uniwersytet miał liczyć od 50 do 120 osób. Senat uczelni pozytywnie ustosunkował się do przedstawionej propozycji, oferując nieodpłatne użyczenie sali wykładowej i wsparcie programowe ze strony uczelni. Współpraca z kierownictwem uniwersytetu układała się bardzo dobrze. Z czasem uniwersytet powiększał się liczbowo, aktywność seniorów wzrastała, a uczelnia miała dobrego partnera w realizacji wielu przedsięwzięć umacniających międzypokoleniową więź. Nasz patronat nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Tarnowie oraz ścisła z nim współpraca przyniosły korzystne efekty. Daliśmy dobry początek. Mamy zatem swój znaczący udział w tym pięknym jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa u nas od ponad roku. Jest to grupa ludzi niezwykle aktywnych. Bardzo wiele uczymy się wszyscy. Przede wszystkim korzysta młodzież, która ma kontakt z naszymi studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Są to ludzie, którzy potrafią porwać swoją działalnością, ponieważ łączy ta grupa osoby o bardzo różnych zainteresowaniach, a więc śpiewają, tańczą, robią nam przedstawienia teatralne, także wszyscy naprawdę korzystamy. Często zadajemy sobie pytanie, dla kogo ten uniwersytet? Otóż uniwersytet jest dla bardzo różnych grup ludzi. Po pierwsze dla tych, którzy bardzo dbają o swój rozwój intelektualny, chcą wiedzieć coraz więcej, poznawać świat. Dla tych, którzy nie mają do końca pomysłu, w jaki sposób zorganizować czas wolny, jak dbać o rozwój osobisty, jak dbać o zdrowie i jak wyzwolić własną kreatywność, jak rozwijać talenty i pasje. I wreszcie dla specjalnej grupy ludzi, rzekłabym nieco zagubionych, którzy znaleźli się w pewnym psychologicznym potrzasku, dostwierajmy albo samotność, albo wręcz brak pomysłu, co z sobą zrobić. I tym ludziom proponujemy szeroki program aktywizacji w obszarze kultury, turystyki, no i mnóstwo działań o charakterze integracyjnym. Minione 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie to prawie 1000 godzin wykładów z zakresu historii, pedagogiki, psychologii, wiedzy o sztuce, wiedzy o literaturze, prawa, ekonomii i innych dziedzin nauki. To blisko 400 godzin seminaryjnych dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. To także prawie 600 godzin różnego typu kursów. Samorząd Województwa Małopolskiego stara się patrzeć na Uniwersytet Trzeciego Wieku jako na nowe wyzwanie społeczne. Żyjemy w czasach, gdzie ta średnia wieku się w sposób istotny wydłuża. Z drugiej strony żyjemy w czasach, gdzie powstało mnóstwo różnych ośrodków, obiektów, przede wszystkim obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych. W związku z tym bardzo ważne, żeby mieć tych partnerów społecznych na zewnątrz, po to, aby właśnie tą przestrzeń wypełniać się już konkretną działalnością. Oprócz klasycznych form edukacji prowadzone są również inne, które pozwalają pozyskiwać wiedzę poza systemem klasowo-lekcyjnym. Taką formą doskonalenia są spotkania w ramach muzealnych salonów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi tych spotkań są m.in. podróżnicy, aktorzy, poeci i muzycy. To szansa na dyskusję, refleksję i na dobre popołudnie.
Uczą się jako ludzie, którzy też byli bardzo aktywni w swoim życiu zawodowym. Ciągle widzimy, że mają potrzebę uczenia się. Nasi pracownicy prowadzą wykłady dla nich i obie strony, muszę powiedzieć, że obie strony korzystają z tego, ucząc się wzajemnie. Cieszymy się, że uniwersytety trzeciego wieku tak aktywnie właśnie włączają się w to życie społeczne. Tutaj możemy mówić nie tylko o kwestiach z organizacją czasu wolnego, ale również o procesie edukacji dla osób starszych, o również rehabilitacji osób starszych, chociażby o wczesnym wykrywaniu różnych schorzeń, a to, co jest bardzo ważne, istotne, również odkrywanie talentów o tych osób starszych, którzy często w swoich czasach młodości nie mieli czasu na to, aby rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie daje szansę na mądre uczestniczenie w życiu tego miasta. To miejsce organizowania koncertów, spektakli, spotkań integracyjnych czy wycieczek. Olbrzymim sukcesem jest integracja środowiska osób starszych ze sobą, jak również z innymi pokoleniami. Tarnów jest bardzo ciekawym miastem. To tutaj aktywność senioralna, aktywność społeczna wyprzedziła świadomą politykę społeczną. Najpierw powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, najpierw sami seniorzy zorganizowali się, określili swoje cele, pokazali, że można aktywnie współpracować, uczyć się, współdziałać, a władze miejskie, regionalne, widząc tą wysoką aktywność, opisały politykę senioralną jeszcze szerzej niż tylko sama działalność UTW Tarnowska, czy Krakowska, czy w innych miejscowościach i nadały temu status pewnej strategii prosenioralnej. Dzisiaj mamy do czynienia już do współpracy z różnymi władzami samorządowymi, również państwowymi na wielu szczeblach i potężnej aktywności owocującej nie tylko aktywnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również działalnością społeczną, również uczestnictwem w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, czy wręcz takiej aktywności kulturalnej, która jest twórcza, która pokazuje, iż wiek nie decyduje o tym, czy jest się aktywnym, czy nie, tylko stan ducha, stan takiej chęci współpracy. Dzięki Uniwersytetom Trzeciego Wieku starsze pokolenia znów czują się potrzebne. Ich doświadczenie życiowe jest znakomicie wykorzystywane. Nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie. Dziesięciolecie to również powód, abyśmy zbilansowali wszystko, co się w ciągu tych 10 lat wydarzyło. Jesteśmy zaskoczeni, że wydarzyło się aż tak wiele. Prawie 1500 ludzi przewinęło się poprzez różne zajęcia programowe i rekreacyjne. Wyciągamy wnioski z wszystkich naszych sukcesów, a także z faktu zadań zamierzonych, a nie zrealizowanych. I myślę, że budując model działania Uniwersytetu na przyszłość, wykorzystujemy całą wiedzę i wiemy po pierwsze, że to dobry pomysł na taką organizację Uniwersytetu, że działa we właściwym modelu i że nasze pomysły w zakresie aktywizacji pokolenia określanego jako 60+, to dobre pomysły. Nasi pracownicy bardzo często są to młodzi doktorzy, korzystają z tego doświadczenia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i odwrotnie, wiedza, która jest fachową bardzo wiedzą, poszerza właśnie wiedzę tych naszych już dojrzałych studentów. Bardzo się cieszę, że spośród 164 słuchaczy, którzy ukończyli pierwszy rok działalności Uniwersytetu, 115 wytrwało dzielnie 10 lat. To wspaniała grupa, określamy ją jako złota setka na naszym uniwersytecie. My jako Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczamy znaczne środki finansowe dla również Uniwersytetów Trzeciego Wieku po to, aby właśnie wspierać nie tylko dobrym słowem ich wspaniałą działalność, ale również środkami finansowymi. Budując program na kolejne dziesięciolecia, wiemy, że musimy z nadzwyczajną troską skupić się na atrakcyjności oferty programowej, że musimy stworzyć warunki, aby każdy, kto ma w sobie wewnętrzną siłę i chce nieść
nadzwyczajną radość życia, aby mógł je wyśpiewać, wypowiedzieć się w teatrze, wypowiedzieć się w formie prac plastycznych, powiedziałabym, wytańczyć również to życie, aby wszyscy, którzy chcą poznać życie w realu, mogli je poznać i uczestniczyć w wycieczkach i naszych propozycjach, a jeżeli sił nie starcza, to wirtualnie podróżować po świecie. I chcielibyśmy, aby wszyscy nasi słuchacze, a także grono seniorów z miasta Tarnowa mogło znakomicie uczestniczyć w życiu kulturalnym, w wydarzeniach patriotycznych i społecznych na terenie miasta. Ta integracja naszego pokolenia z młodością, pewnie z pierwszym wiekiem, wydaje się być ogromnie obiecująca na przyszłość. Wszak nie ma tak naprawdę do końca spraw tylko dzieci, tylko pokolenia 30-latków i pokolenia trzeciego wieku. To są po prostu problemy ludzi mieszkających w mieście Tarnowie i niech by on się stał przyjaznym nie tylko dla seniorów, ale miastem w ogóle przyjaznym dla mieszkańców. Rozpoczynający 11 rok akademicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie powstawał z naczelną ideą, że nigdy nie jest za późno, aby sięgać po nowe obszary wiedzy.